Przed nami ostatni mecz 15 serii PGNiG Super Ligi, oczywiście sobotni mecz PGNiG Super Ligi. Industria Kielce, aktualny mistrz Polski, podejmuje czerwoną latarnię PGNiG Super Ligi. Sandres Pa, Pogoń Szczecin. Na to spotkanie zapraszam. Grzegorz Chodkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. No i jesteśmy ciekawi, czy dzisiaj cokolwiek tutaj pokaże takiego niespodziewanego drużyna z zachodniopomorskiego. Jest za to oczywiście turna. Chociaż teraz Karaliok. Pierwsza bramka stała się faktem. Jest pierwsza bramka dla Pogoni. Polok z lewej ręki poszedł w lewą stronę, rzucił w prawą. Jest rehabilitacja Wiadernego. Szymon nie trafił z karnego, teraz rzucił z szóstego metra. Bardzo ładna bramka z podwórza Aliot Stenman. Polok na zewnątrz, dobre wyprowadzenie kroka, ale dobrze zostawił ręce w górze pod Daniela Duszewajewa, ale to jest tylko woda na młyn. Dlatego to dżentelmena Arcjom Karaliok, kolejna bramka. Wydawało się, że Branko Wujowicz to już jest szczyt wszystkiego. Tymczasem, proszę Państwa, kapitalnie w bramce Maksim Wiunek, podwójna interwencja. Grysiak, najskuteczniejszy zawodnik w zespole Pogoni, 60 trafień w sezonie. Czerkaszczenko, ale pilnował tam bliskiego rogu. Gębala sam. No i potężna bomba, wykorzystał teraz warunki fizyczne. Czerkaszczenko zablokowany. Ten blok może się zamienić na kontrę. I tak się dzieje. Stenman z 9 metra pod poprzeczkę. Zaskoczony bramkarz Pogoni. Próbował rzucać. Teraz pięknie bronili do końca Kielczanie. Wyłuskana ta piłka. Migajon z biegu, zaskoczony bramkarz Pogoni. Jest 18 gol zespołu kieleckiego. Czerkaszczenko, 9 metr, ale świetnie. Wolf. 10 sekund do końca. Czy jeszcze tutaj Pogoń dorzuci jedno trafienie? Jest po długim rogu. Bramka numer 11 stała się faktem Wrzesińskiego. Dylananai. Wrócił do początkowego ustawienia Tanam Duszewajew. Teraz pokozłował jak w koszykówce trochę Szymon Sićko. Fatalny błąd przy wyprowadzeniu i proszę zobaczyć, w ciągu zaledwie 10 sekund dwie bramki. No knockout. Piłkę trzech zawodników niepilnowanych. Mogli wybierać do tutaj swobodnie. I znów bardzo dobra, udana interwencja. Trochę się zagotowała głowa. A w odpowiedzi jeszcze Hubert Wiśniewski. Znów wyprowadzenie koła Jasz Kapela. Bardzo często grają to taką akcję taktyczną portowcy. Dobre wyprowadzenie lewego skrzydła. Polok z 9 metra, ale dobrze broni dolne rejony bramki Nikodem Błażejewski. Przy tym wzroście też powinien sobie tutaj próbować takich rzutów. Tymczasem dobra współpraca. Pogoń nie odzyskała szansy na atak. Tymczasem piękna gra z Wodem. Wywalczony rzut karny, który będzie sam chciał zamienić. Też wysoko wychodzi do niego Kornecki. Brawo dla bramkarza Industrii Kielce. Kolejna bardzo dobra akcja na minięciu. Indywidualne popisy tutaj rajdowe. Stenman z Oleniczakiem, Stenman z góry przez plecy, no, rozegrał to kapitalnie. Pięknie mu tam się wystawił. Zobaczymy jeszcze jaka odpowiedź w tych ostatnich, za chwilę 5 minutach Industrii Kielc. Krzyżówka, no kolejny raz to samo robią Kielczanie. Znów Kornecki na czwartym metrze i nie ma gola. Po ramieniu, po ręku tam ten rzut został biały junior na boisku. No i jest ta 40 bramka, autorem Tomasz Gębala. Dobry przechwyt Poloka, będzie kontra. To mamy białego juniora i nie ma gola po koźle, ależ tam zły na siebie. Ten młodziutki zawodnik Adam Biały miał olbrzymią szansę na drugą w karierze bramkę w PGNiG Super Lidze. Z kontry, 100% sytuacja.
tytuł MVP tego spotkania otrzymuje dzisiaj Szymek Wiaderny, numer 6. To wszystko. Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę Państwu spokojnego sobotniego wieczoru i udanego weekendu.